Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Jak sam tytuł mówi, Glako od Sowcika na 30-lecie firmy. Słuchajcie, ponownie jestem szczęśliwcem, który został wylosowany na kosmetyka aut. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników. No cóż, paczuszka jak paczuszka, pomarańczowa, elegancka. Zobaczmy, kotku, co jest w środku. Ale wcześniej, oczywiście, kawusia. O, właśnie przyjechałem z zakupów. No jest napisane, gdzie otwierać, tak? Pyk. O, pięknie. Zobaczmy. Takie coś to lubię, kurczę. Super zapakowane. Elegancko. Ale ciężkie. Dużo, ależ będę miał niewidzialnej 300 ml. Ojej. Kurczę, dożywotnio będę ją miał. No i co my tu mamy? I naklejeczki, i smycz. No słuchaj. No tada! Już po wszystkim. Tu mamy naklejeczki. Zaraz je ponaklejam, kurde. Sobie w odpowiednie miejsce. Smyczka fajna. Krótka. Dobrze. Bardzo dobrze, że jest krótka. Przyda się na pewno. No to co? Słuchaj. No cóż mogę powiedzieć więcej? No, to jest wszystko. Tadam i mamy kawał niewidzialnej wycieraczki. Naprawdę solidna buła. No nie jedno auto tym obskoczy. Ojej, ojej, ojej. Naprawdę. Grubo. Zobaczmy. Standardowo. Filc, dawkowanie. No cóż, słuchaj, cóż mogę powiedzieć? Zapraszam Cię do dalszej części filmu, gdzie przygotuję sobie szybę przednią Volvo. I widzimy się przy aplikacji tego łobuziaka. Dobrze, słuchaj, szyba odtłuszczona, pojechana tlenkiem ceru, tak jak było zresztą widać w skrócie. Odczekałem stosownie, żeby wszystko odparowało. I co, bierzemy się za aplikację Glako, biorę się w sumie za aplikację Glako. Zakładam GoPro, które mnie nie słucha i żyje własnym życiem. I zobaczymy, jak będzie się miała sytuacja z tym produktem. Oklej, zakładamy gumiaki. I teraz tak, co do samej aplikacji, słuchaj, zaraz tutaj poczytamy, jak to się ma. Jest tutaj po polsku, na szczęście. I teraz tak, przed użyciem dokładnie umyć auto i odtłuścić szyby za pomocą dedykowanego środka Glako Compound Roll. No to wiadomo. Produkt zresztą był na kanale, jest fantastyczny. Zdejmij nakrętkę, równomiernie rozprowadź, to wiadomo. Pozostawić, i tu jest ważne, pozostawić do wyschnięcia na około 5-10 minut, a następnie zetrzeć pozostałości lekko wilgotną mikrofibrą. Ha! No właśnie. I teraz tu jest jeszcze napisane, słuchaj, że tworząc na powierzchni hydrofobową powłokę, pozwala odprowadzać krople wody z szyb już przy prędkości 45 km. Huhu! Gruba sprawa. Dzięki temu doskonale sprawdza się w jeździe miejskiej, w dłuższych trasach, a nawet zimą. 45 km to zdecydowanie do miasta. No zobaczymy. U mnie temperatura, słuchaj, w garażu 25 stopni. Jakby luksusowo. Ale ciężka, ale buła, ale dużo. Ale się cieszę, ileż ja, kurczę, tym szyb zrobię. Słuchaj, niebywale. No dobra, słuchaj. Odkręcamy. Jest? Jest. I tutaj muszę nasączyć to. Jeszcze raz. I jeszcze raz. OK. I jedziemy. No, aplikacja banalna. Jak to przy Glako? Rewelacja.
produkt wydajny na maksa, słuchaj. Ja już nic więcej nie robię. Jadę sobie, ale będzie... Nie, dociskam jeszcze, bo tam jednak... Tu jednak opuściłem troszeczkę, ale to nic. Słuchaj, fajnie się ją trzyma, tą bułę. Naprawdę. Rewelacyjnie. Jest duża, fajnie leży w dłoni. Szaleństwo. Super. Na dzień dobry, już mi się podoba. I krzyżowo. No co, no aplikacja banał, słuchaj, no tutaj się nie ma co wczuwać, że są jakieś problemy, nie ma żadnych. Widzę, że szybciutko przesycha, momentalnie. Aż piszczy szyba tak wyjałowiona. Okej, jedną stronę szyby mamy. Słuchaj, zakręcę i postaram ci się pokazać z GoPro, jak się sprawa ma. Super się to trzyma, jeżeli chodzi o aplikację. Naprawdę, rewelacja. Trzymasz taką bułę i sobie bomba. Super. Spójrz, tak to wygląda. Nieźle, co? A, od razu włączę zegarek. Stoper znaczy się, przepraszam. Pyk. Jedna strona już poszła. Dobra. To co? Zasuwam. Słuchaj, na drugą stronę. No dobrze, słuchaj, jestem na drugiej stronie. Mamy sporo produktu. Fajne jest to, że aplikując ją, jak widzisz, że jest jej mało, wystarczy, że ją ściśniesz tylko ręką. Pyk! I już pojawia się niewidzialna wycieraczka na szybie i możesz ją spokojnie rozprowadzać. No co tu dużo mówić? Smrodzik jest. Smrodzik jest. Dziwnie pachnie, nie pamiętam jak z tym Ultra Glaco, czy podobnie. Wydajność jest kosmos, kurde. Ja tego 300 ml do końca życia nie zużyję. Nie zużyję. Na auta sąsiadów, na swoje, na boczne szyby. Coś wymyślimy. No słuchaj, no co tu dużo mówić, no. Tu jeszcze. Kurde, no i już. No i już. No i chyba już, no co, no co ja tu będę więcej kombinował, zresztą zobacz. Aplikacja banalna. I teraz tak, pyk, leci kolejny, nie, tam 2.01, pyk, dobra, ok, 2.21 na tej stronie. Myślę, że dam, ciągnie się, poczekamy z 10 minut, widzę, że jest tłuściutka i jeszcze się ciągnie, więc rzeczywiście potrzebuje czasu. Ciekawe, jak będzie z docieraniem. Ultra Glaco Poezja, to jest w ogóle mistrz. Wysycha, zbierasz jak dobrej jakości wosk i zapominasz. Czy tutaj tak będzie? Widzimy się za jakieś, nie wiem, prawdopodobnie 10 minut. No słuchaj, minęło w tym momencie 8.26. Zobaczymy, czy jeszcze się marzy na maksa. Tłuścioch. Totalny tłuścioch. W porównaniu do Ultra Glaco. No jest inaczej. Jest inaczej. Czy lepiej? Okaże się. No tłuścioch. Zresztą pokażę ci to na... Słuchaj. Wygląda tak, jakby nie odparowywała. Czy dobrze? Nie wiem. W tej chwili mamy 9.18 i za chwilę popełnię docieranie z mikrofibrą, która ma być nawilżona. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, 9.38. Mikrofibra, woda i sprawdźmy.
Delikatny docisk, słuchaj. Kuliste ruchy i tak jakby rzeczywiście zbierało. Odwracam mikrofibrę. Woda. Nic na siłę, słuchaj. Nie walczymy. I wzdłużne ruchy. Odwracamy mikrofibrę. Woda. I patrzymy, gdzie jeszcze została. Tu nam została. Tu. No cóż można powiedzieć? Rewelacja! Słuchaj. Kolejna strona mikrofibry. I połowa szyby, tak żeby przejść sobie na drugą stronę. OK. Odwracam ponownie mikrofibrę. Zauważ, że wody naprawdę niewiele. I już. I co robimy? I docieramy powolutku. Rewelacja. Bez wysiłku, zero docisku. Kompletnie. Kompletnie zero docisku. Bomba. Super. I na koniec sucha docieranko. Już czuję śliskość. No dobra, słuchaj. Przeskakuję na drugą stronę. Jestem. Nowa mikrofibra, dwa strzały. Możesz też na szybę, ale moim zdaniem na mikrofibrę lepiej. Jak ci się marzy? Odwracasz mikrofibrę, bierzesz wodę, dwa strzały i docierasz. Tu się jeszcze marzy. OK. No to odwracamy. Zero wysiłku, pamiętaj. Nie dociskamy, nie walczymy. Raz, dwa i docieranko. Fantastycznie. I teraz tak, tutaj było krócej, więc nie ma co czekać tych 10 minut. Myślę, że 6-7 to jest maks. Okej. Rewelacja, teraz spojrzenie. No to słuchaj, teraz tak, odwracam sobie, żeby mieć suchuteńką. I lecę, całość już docieram sobie, też bez wysiłku, bez oporu. Tak naprawdę niewidzialna wycieraczka, tak jak Ultra Glaco, bezproblemowa. Idiotoodporna, można powiedzieć. Z tym, że no tutaj musisz się wspomagać wodą. Ale tak jak zauważyłeś, nie stwarza żadnych problemów. Jak ci się zaczyna mazać i ciągnąć, mikrofibra się uzupełniła, odwracasz, dorzucasz delikatnie wody, przecierasz i to jest wszystko. Idę na drugą stronę. OK. Tutaj dokończę. I sprawdźmy, czy są jakiekolwiek mazy. Słuchaj, aplikacja za mną. Banał. Naprawdę banał. Deszcz zaczyna padać. Kroplingu. Teraz dzisiaj nie sprawdzę. Poczekam, niech usiądzie. Cóż mogę powiedzieć? Słuchaj, aplikacja, docieranie, banał. Tak jak Ultra Glaco, tak samo tutaj nie ma problemu. Czy czekać 10 minut? Myślę, że do 10 minut max. Ja bym poczekał te 7, bo zauważyłem, że jak tutaj zacząłem, w sumie tutaj to było gdzieś jakieś 8 minut i lepiej się docierało. Jakoś tak mniej się mazało. Mniej się mazała, więc moim zdaniem maksymalnie 8 minut, ale jak się zmieszy w ciągu tych 10, nie będzie problemu. I teraz tak, aplikacja banalna. Docieranie, no nie jest to Ultra Glaco, gdzie czekasz aż wyschnie i zbierasz pył. Tutaj wspomagasz się wodą, ale nie ma najmniejszego problemu. Z tego względu, że
Zarzucasz sobie wodę na mikrofibrę, czyli mgłę. Docierasz, jak ci się zaczyna mikrofibra uzupełniać, na pewno to zauważysz. Uzupełniasz, uzupełni się, odwracasz, dwa strzały wody, lecisz dalej. Naprawdę rewelacja. Słuchaj, z mojej strony w sumie to wszystko. Nie wiem, jak się uda, jeżeli chodzi o kropnik. Jeżeli pogoda pozwoli, będę chciał na końcu filmu pokazać ci na pewno kropnik. Odczekam 24, wskoczę z myjką, zobaczysz kropnik. Jak się uda, to też przy jakiej prędkości zjeżdża woda. Jeżeli nie uda mi się, w trakcie, można powiedzieć, w trakcie tego filmu, postaram się na końcu jako propozycję wrzucić zjazd wody przy różnych prędkościach. Oczywiście zacznę od 45 km na godzinę. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi, a nie mam jej tutaj nawet, chciałem ją pokazać, bomba, naprawdę fajnie się ją trzyma, kawał kuli, wydajność mega, aplikacja bardzo fajna, docieranie również nie jest skomplikowane. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!